Krakowiaczek jeden miał koników siedem, pojechał na wojnę, został mu się jeden. Poszli nasi w bój bez broni. Gdzie jeszcze raz? Z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego w całym kraju odbywa się cała masa wystaw. No, najważniejsze wystawy to oczywiście w Pałacu pod Blachą w Warszawie, który mam nadzieję jeszcze będę zwiedzał niebawem. A tymczasem jesteśmy przy Muzeum Narodowym w Krakowie, w Sukiennicach i zapraszam bardzo serdecznie do zwiedzania. Wchodzimy! Kraków zajmował bardzo ważne miejsce w historii Powstania Styczniowego. Z Krakowa do Powstania wyszło ponad 20 wypraw z różnymi skutkami. Większość z nich została rozbita tuż po przekroczeniu granicy. Natomiast było to miejsce, w którym zarówno przygotowywano broń, robiono ładunki prochowe, robiono amunicję tutaj, skupowano broń od austriackich żołnierzy. W trakcie robienia tych ładunków karabinowych miał miejsce też taki wypadek w Krakowie, że część kamienicy, w której właśnie te ładunki były robione, wyleciało w powietrze i kawał domu uległ w gruzach. Były oczywiście różne inne rzeczy tutaj robione, były dokonywane też zabójstwa, zamordowano w krakowskich piwnicach, które za chwilę będziemy zwiedzać, jednego z austriackich szpiegów. Natomiast tutaj mamy bardzo dużo artefaktów, jest ponad 200 artefaktów na tej wystawie, które po kolei teraz będziemy zwiedzać. Broń, biżuteria patriotyczna, najróżniejsze szable. Tutaj, proszę Państwa, jest jeden z artefaktów, który najbardziej mnie osobiście interesuje i najbardziej się czuję związany z tym właśnie. To jest pukiel włosów Zygmunta Sierakowskiego, którego tutaj zaraz obok widzimy na zdjęciu. A to jest zdjęcie córki jego Zygmunty, która zmarła parę lat po śmierci ojca. Była pogrobowczynią, urodziła się już po straceniu jego w Wilnie. I niestety, ale w wieku 2 lat zaledwie Zygmunta zmarła. Tutaj oczywiście wszystkim bardzo dobrze znany obraz. Tutaj jest śmierć Ludwika Narbutta. Kolejny artefakt, który jest bezpośrednio związany ze sobą, bardzo ważny dla Powstania Styczniowego, to jest luneta należąca do Romualda Traugutta, ostatniego dyktatora powstania, także straconego tym razem w Warszawie na stokach Cytadeli. Znajdują się tutaj też oryginalne pieczęcie z okresu Powstania Styczniowego, agent rządu narodowego, bardzo dużo dokumentów. Dla każdego miłośnika historii Powstania Styczniowego to jest oczywiście niezbędne do obejrzenia wystawa. Jeszcze będę zwiedzał wystawę w Pałacu pod Blachą w Warszawie. Wtedy będę mógł Państwu porównać, która mi się bardziej podobała. Natomiast teraz poszukam pieniędzy z powstania. Bardzo dużo rysunków, bardzo dużo sławnych obrazów. To oczywiście Andrea Lego, też uczestnika powstania, obraz. Oraz oryginalne proporce z 1863 roku. Sztandar, proporczyk ułański. Cała oczywiście seria Grotgiera, Lithuania. Zaraz poszukamy Polonii. Mapy Zielińskiego,
Zgaduję, że to oryginalne z 1913 roku. Oraz kolejny sztandar. Niestety odbija się tutaj światło, ale tutaj jest jego odbicie z drugiej strony. Podobno jest to sztandar należący do oddziału Tachanowskiego. Trochę mnie to dziwi, że on się znajduje w Krakowie, a nie w Poznaniu. No i oczywiście też zaraz obok cykl Grudgera Polonia. Kosy, piki. Oczywiście w powstaniu styczniowym były trzy rodzaje kos używane. Jedna właśnie taka, jak tutaj widzimy, do trawy. Były też kosy od sieczkarni, a także były kosy, które specjalnie były zrobione do walki. Nie były narzędziami rolniczymi wcześniej, tylko od razu były zrobione jako narzędzie walki. Kolejny sztandar powstańczy z 1863. Kolejny proporczyk. Cała masa rysunków. Znowu mamy Grudgera, szkice. I proszę bardzo, szkic do bramki. I kolejny super wyjątkowy artefakt to jest czapka należąca do generała Jeziorońskiego, pochowanego we Lwowie. Mieliśmy już przyjemność odwiedzania jego mogiły. To proszę Państwa, tak miała wyglądać śmierć generała Czachowskiego, autor nieznany. Zdecydowana większość zdjęć pochodzących z okresu powstania styczniowego także była wykonana w Krakowie. Te zdjęcia były wykonywane w krakowskich atelier. Broń, która jest na tych zdjęciach, w zdecydowanej większości pochodziła właśnie ze zbiorów fotografów. Z tego powstania znane jest w ogóle tylko jedno zdjęcie, które zostało wykonane na polu walki. Zdecydowana większość z nich zostały właśnie zrobione tutaj. Fotografia była rzeczą zupełnie nową, zupełnie nieznaną wcześniej. Była moda na fotografię, dlatego też wszyscy tak się chętnie fotografowali. Dla większości z nich była to pierwsza, dla wielu też ostatnia fotografia w życiu. No oprócz broni białej mamy także oczywiście broń palną używane w powstaniu. Mamy tutaj bardzo różne modele tej broni. Oczywiście tutaj pierwszy z lewej to jest pruski karabin systemu Dreyse'ego. Tu są dwururki, czyli dubeltówki, broń myśliwska używana często przez powstańców. A także dla porównania obok siebie stoją karabiny produkcji belgijskiej, austriackiej i francuskiej. Karabiny austriackie były bardzo chętnie używane przez powstańców. I tak jak mówiłem już, Kraków był miejscem, skąd te karabiny masowo sprowadzono na pole walki. Bardzo często kupowano je od żołnierzy austriackich. Karą za zgubienie karabinu było w armii austriackiej 5 halerzy, natomiast karabin na czarnym rynku kosztował 10 halerzy, więc bardzo się opłacało zgubić karabin i po prostu zapłacić te 5 halerzy. Żołnierz był 5 halerzy do przodu. Różnego rodzaju pistolety, rewolwery. Powstanie styczniowe było momentem, w którym broń palna bardzo szybko się starzała i bardzo szybko się unowocześniała. Praktycznie co kilka lat wprowadzano jakieś nowe udoskonalenia. To są karabiny, to są rewolwery, także różnej produkcji. Nie jest tu podpisane jakiej. Kule, pociski używane w powstaniu. Oraz medal za uśmierzenie buntu polskiego, nadawany oficerom rosyjskim za stłumienie powstania styczniowego. Tak on, proszę Państwa, wygląda. Bardzo ładny medal z trzema kolorami carskiej Rosji. Czarnym, żółtym i białym. Ach, niemalże bym zapomniał o tym, że właśnie z Krakowa pochodziła formacja, jedna z najbardziej znanych w całym powstaniu, a mianowicie Żuławi Śmierci.
To właśnie w Krakowie François Rochebern prowadził swoją szkołę szermierki dla chłopaków z dobrych domów i z bogatych rodzin. I wśród właśnie tychże szermierzy, których on ćwiczył sam, Rochebern był doskonałym szermierzem, spośród tych jego uczniów powstała ta formacja. Kilkuset ich brało udział w powstaniu styczniowym. No oczywiście pod słynną bitwą pod Miechowem większość z nich poległo. Natomiast brali udział w powstaniu aż do 64 roku, co niektórzy. I właśnie oni wszyscy byli tutaj z Krakowa. Także Kraków, mimo tego, że zabór austriacki w czasie powstania styczniowego odgrywał ogromną rolę. Adam Chmielowski, święty brat Albert, późniejszy znany, także uczestnik powstania styczniowego. Brał udział w wielu potyczkach i bitwach, zarówno u Puławiaków, jak i u Langiewicza, jak i później jeszcze. Tutaj mamy patrol powstańczy, ręką świętego brata Alberta, Adama Chmielowskiego, rysowany. I znów zdjęcia z krakowskich atelier, z fotografów. Proszę bardzo, tutaj już mamy bardziej znane postacie Henryka Pustowojtówna, Marian Langiewicz, François Rochebern. Przykro mi, że tak się odbija, ale nic na to nie poradzę. Czy pewien niedosyt po obejrzeniu tej wystawy spodziewałem się więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej, ale ciąg dalszy nastąpi. Wystaw o powstaniu styczniowym jest cała masa, między innymi w Archiwum Państwowym w Kielcach, w Warszawie, o której już opowiadałem. No i postaram się pozwiedzać jeszcze i pokazać wam różne wystawy, które są w kraju zorganizowane z okazji 160. rocznicy. Całe szczęście mój niedosyt troszeczkę został zaspokojony przy zwiedzaniu malarstwa polskiego XIX wieku. Poza artefaktami w dziale o powstaniu styczniowym mamy tutaj również bardzo znane obrazy Artura Grottgera, Powitanie i pożegnanie powstańca. Oraz tuż pod spodem trochę mniej znany z 1865 roku Przejście granicy. Należy pamiętać, że w 1863 roku Kraków liczył zaledwie 40 kilka tysięcy mieszkańców i ich wkład w pomoc powstaniu styczniowym był przeogromny. Na te 40 parę tysięcy mieszkańców, 20 parę wypraw. Kraków został zniszczony w 1850 roku przez pożar, który zniszczył ponad 10% miasta. Także dla Krakowian, którzy w tak dużej liczbie tych 20 parę wypraw do kongresówki wzięli udział, ogromne, przeogromne szapuba. W tej chwili znajdujemy się w podwórku kamienicy przy ulicy Jagiellońskiej 7, 2 minuty od Rynku Krakowskiego. To właśnie w tym budynku mieściła się rzeczona fabryka prochu, o której wspominałem wcześniej. I ten właśnie budynek wyleciał w powietrze w wyniku niewłaściwego składowania tego prochu. Najtragiczniejszym wydarzeniem związanym z tym wybuchem była śmierć dwuletniej Ludwiki Królikowskiej, która przebywała w mieszkaniu, w którym ten proch był robiony. Jej pogrzeb stał się ogromną manifestacją patriotyczną. Pochowana została na cmentarzu rakowickim. Niestety ograniczenia czasowe nie pozwolą nam dzisiaj na zwiedzenie tego cmentarza, na którym też bardzo wielu powstańców jest pochowanych, ale możecie sobie oglądać zdjęcia ściągnięte z internetu grobów powstańców. W Krakowie, gdziekolwiek nie pójdziemy, tam spotkamy ślady powstania styczniowego. Teraz jesteśmy na ulicy Olandry 4, gdzie znajduje się głaz upamiętniający uczestników powstania zabajkalskiego. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, czym było powstanie zabajkalskie, przypomnę, że było to powstanie wzniecone przez byłych uczestników powstania styczniowego, którzy zostali zesłani właśnie w okolice Bajkału.
oni chcieli przez to powstanie doprowadzić do ucieczki do Mongolii, chcieli wyswobodzić się z niewoli, do której trafili po powstaniu. Oczywiście zostało ono bardzo krwawostłumione. Powstanie zabajkalskie jest umieszczone na grobie nieznanego żołnierza. I tutaj właśnie w Krakowie, gdzie jesteśmy teraz, znajduje się kamień upamiętniający to powstanie. Jak Państwo widzicie, znajduje się właśnie w tej chwili pod Rakiem. Jest to kamienica na ulicy Szpitalnej 7. Tutaj w 1863 roku mieścił się punkt, w którym werbowano ochotników do przekraczania granicy do Kongresówki. Stąd właśnie wyruszyło, tu zaczynała się epopeja wszystkich, którzy w tych 20 paru wyprawach z Krakowa wyruszali na pola bitew i potyczek Powstania Styczniowego. Znajdujemy się wewnątrz hotelu Saskiego, jednego z najbardziej reprezentatywnych hoteli w mieście stołecznym Kraków. Hotelu ilogwiazdkowego teraz? Pięciogwiazdkowego. W 1863 roku mieścił się tutaj szpital polowy, w którym powstańcy ranni w bitwach i potyczkach z Kongresówki byli leczeni tutaj właśnie, gdzie teraz jesteśmy. Nie czuć może tego powstania styczniowego klimatu. Czuć tutaj blichtr i piękne zapachy. Natomiast to jest właśnie to miejsce, które jest bardzo silnie związane z powstaniem styczniowym. Dodam jeszcze, że przez kilkanaście lat dzierżawcą tego hotelu był Eustachy Jaksa Chronowski, uczestnik powstania styczniowego. Jako 18-latek w tym powstaniu walczył, był w nim ranny, przez kilka miesięcy tam walczył. Po otrzymanej ranie w nogę udał się na emigrację do Francji, potem walczył w wojnie francusko-pruskiej jako ochotnik. Po tej wojnie został internowany wraz z innymi żołnierzami w Szwajcarii. Po pobycie w Szwajcarii, po internowaniu, osiedlił się w Krakowie, gdzie właśnie ten hotel Saski wydzierżawił i nauczony doświadczeniami zagranicznymi, szwajcarskimi, właśnie francuskimi, wprowadził krakowskie hotelarstwo na zupełnie nowy poziom. Można go uważać za jednego z ojców założycieli współczesnej krakowskiej turystyki. Prowadził ten hotel przez kilkanaście lat, by potem założyć konkurencyjny hotel Grand. Jednocześnie był prezesem stowarzyszenia zajmującego się utrzymywaniem i zarządzaniem domu opieki dla weteranów Powstania Styczniowego. Bardzo serdecznie dziękujemy tutaj załodze hotelu, która pozwoliła nam na chwilę wejść i tutaj zrobić ten krótki filmik. Jak już wspomniałem, nasz pobyt w Krakowie był tylko chwilowy i nie starczyło nam czasu na zwiedzenie wszystkich miejsc związanych w Krakowie z Powstaniem Styczniowym. Już nie mówiąc o miejscach wokół Krakowa, których jest bardzo wiele. No, natomiast w tych miejscach, których nie zdążyłem sam odwiedzić, dumnie reprezentowała mnie Karolina, której to zdjęcie za chwilę będziecie mogli oglądać. I pozwolę sobie jeszcze parę słów o kilku miejscach w Krakowie związanych z powstaniem powiedzieć. Po pierwsze więc Wawel. W tych murach mieściły się przez większość XIX wieku austriackie koszary, szpitale wojskowe i wojskowe areszty. I także te właśnie mury, które teraz macie przyjemność oglądać, mieściły internowanych powstańców. Drugie miejsce to dom pod telegrafem, zawdzięczający swoją nazwę temu, iż mieściła się tam stacja właśnie telegrafu. Oprócz tego mieściła się tam komenda policji, koszary, biura, a także areszt. Wśród najważniejszych gości tegoż budynku wymienić można przede wszystkim Henrykę Pustowójtówną oraz jeszcze w latach 40. gościł tam w areszcie późniejszy pułkownik Borelowski, Lelewel. Pułkownik Marcin Lelewel-Borelowski pochodził z półwsia Zwierzynieckiego, aktualnie znajduje się to miejsce w granicach Krakowa. Urodził się w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się ulica jego imienia pod numerem 17. Zaledwie 1,5 kilometra od rynku.
Kilkadziesiąt lat później gościł w domu pod telegrafem wybitny czeski pisarz i wybitny anarchista Jarosław Haszek, autor Nieśmiertelnych przygód dobrego wojaka Szwejka. Nie wszyscy więzieni w Krakowie powstańcy zdecydowali się na korzystanie z dobroci austriackich aresztów. Nieznane są przypadki ucieczki z tych więzień. Pozwolę sobie teraz przeczytać fragment książki Bywaj dziewczę zdrowo, ojczyzna mnie woła. Jest to zbiór wspomnień z powstańców styczniowych z Świętokrzyskiego, ale tutaj mamy bardzo ciekawy opis takiej ucieczki z więzienia. O tej książce i o innych nowo nabytych i nowo przeczytanych książkach opowiem wam trochę później, przy innej okazji. Tak czy owak, wydawnictwo Drukarnia Kontur, ogromny szacunek za to, bo wydrukowali dużo wspomnień, które wcześniej były nieznane, albo nieznane były po polsku, albo w ogóle nie były nigdy wydrukowane. Teraz obszernie zacytuję fragmenty tych wspomnień Feliksa Wiśniewskiego właśnie o ucieczce z kościoła więzienia świętego Marcina. Polecono mi wydobyć więzionego od wielu miesięcy oficera wojsk rosyjskich, a naszego kapitana Pinakiewicza, który niedawno miał być wydany Moskalom. Po krótkim przygotowaniu i materialnym poparciu oraz po porozumieniu się z więźniami, którzy dawali mi sygnały z piątrowych kaźni o ruchu patroli wojskowych, podbiegłem w dniu 7 lutego 1964 roku o godzinie 3 po południu pod muł kryminału Świętego Michała w północnym narożniku od Pran, a przerzucając przez mur linkę z marynarskimi węzłami, skonstruowaną w tym celu przez powroźnika Wolczowskiego, umocowałem ją do bariery w chwili, gdy kawałkiem cegły otrzymałem znak, że więzień stoi już za murem. W parę minut, które mi się wydawały wiekiem, zjawił się wreszcie mój więzień na szczycie muru i z łatwością skoczył w zaśpę śniegową. Umówiony proceder tej ucieczki był prostym do wykonania, gdyż więźniowie, używający na zmianę przechadzki o tej porze, mieli skorzystać z chwili, gdy żołnierz wartujący zwróci się od tego narożnika ku swej budce, stojącej w środku dziedzińca przy bramie. A wtedy poza plecami jego jeden po drugi z więźniów mieli czas i sposobność korzystania z tej zaimprowizowanej drabinki. Niestety, mój Pinakiewicz nie mógł się dość szybko zorientować i zdobyć na odwagę. Aż dopiero gdy żołnierz doszedł do swej budki, odwrócił się i spostrzegł więźnia spinającego się po murze. Zmierzył się do strzału, gestem tym zmusił go do skoku, innym jednak odebrał możność i chęć naśladowania. Nieszczęściem dla żołnierza było, że nie wystrzelił choćby na alarm, gdy za to zaniedbanie dostał karę 70 kijów, wynagrodzonych później ze strony polskiej takąż samą ilością guldenów. Kolejnym nieodwiedzonym przeze mnie miejscem jest budynek przy ulicy Biskupi 18, gdzie znajdowało się przytulisko dla weteranów powstania. Wspominałem już o tej instytucji, wspominając o Eustachym Jaksie Chronowskim. Zostało ono założone już w roku 1865 i trwało do roku 1920, kiedy to zostało przyjęte przez państwo. Państwo polskie opiekowało się nadal weteranami powstania styczniowego. Potem do weteranów dołączyli także weterani Legionów Polskich oraz weterani wojny 1920 roku. Przez wiele lat mieścił się tam Związek Inwalidów Wojennych RP. Jak sami widzicie na załączonym obrazku, po dziś dzień budynek ten służy różnym publicznym instytucjom. A niedawno plac przed tym budynkiem został nazwany imieniem Wolnej Ukrainy. Sława Ukrainie! I ostatni budynek, o którym chcę jeszcze wspomnieć, jest budynek przy ulicy Pijarskiej 2, gdzie odbywało się bardzo dużo różnych tajnych spotkań, narad i różnych tego typu rzeczy w okresie powstania styczniowego. Tutaj między innymi miała miejsce narada, którą zwołał Romuald Traugut. W naradzie tej oprócz niego brali udział między innymi pułkownik Czachowski, generał Heidenreich Krug, generał Waligórski, generał Różycki i wielu innych oficerów. To właśnie w tym budynku postanowiono przejąć władzę nad powstaniem i ogłosić Trauguta dyktatorem powstania,
co też nastąpiło, jak wszyscy doskonale wiemy, w październiku 1863 roku. Oczywiście nie wyczerpałem tematu powstania styczniowego w Krakowie i Krakowa w powstaniu styczniowym. Wszystkim tym, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy na ten temat, mogę polecić książki, z których sam się nieco przygotowywałem. Spod Wawelu do powstania. Weterani 1863 roku w Krakowie. Galicja w powstaniu styczniowym, zbiór dokumentów, oczywiście pod redakcją nieśmiertelnego Kieniewicza. Oraz Kraków w powstaniu styczniowym. Życzę Wam wszystkim miłej i przyjemnej lektury i do zobaczenia już wkrótce. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Oczywiście zapraszam do lajkowania, szerowania. Ciąg dalszy nastąpi. Głaz pokazywam.